Nie wiem, czy kiedykolwiek Państwo myśleli o tym, a czy jest jakieś podobieństwo pomiędzy Kolumbem, Krzysztofem Kolumbem, a koronawirusem. Na pierwszy rzut oka podejrzewam, że nikt nie doszuka się takiego podobieństwa, ale jak się dokładniej zastanowimy, to zobaczymy, że zarówno Kolumb, jak i pandemia zakończyły pewne światy, a rozpoczęły nowe. Wyprawa Kolumba w poszukiwaniu drogi na skróty do Indii zakończyła średniowiecze, a rozpoczęła nowożytność. Tymczasem pandemia zakończyła świat analogowy, a rozpoczęła świat cyfrowy. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, myśląc, że to była chwilowa niedogodność, owa pandemia, byliśmy zamknięci w kurniku przez 2 lata, teraz wróciliśmy i wszystko wróciło do normy. Podobnie jak ludzie, którzy machali na pożegnanie Kolumbowi, i potem, kiedy wrócił, on i jego dzielni marynarze nie zauważyli, że coś nowego się zmieniło. Zmieniła się nauka, która narodziła humanizm, który potem zaowocował rewolucjami technologicznymi. Tymczasem w przypadku koronawirusa nagle narodziła się sztuczna inteligencja oraz świat wirtualny. One oczywiście istniały wcześniej, ale w dużo mniejszych proporcjach. Świat przyspiesza. I odkrycia, podobne jak Kolumba, pojawiają się na co dzień. Te 3 odkrycia to odkrycie emocji, odkrycie ludzi i odkrycie danych. To są odkrycia wieku cyfrowego. Co to znaczy, że odkrywamy ludzi? Odkrywamy, że ludzie są przywilejem. Obecność w środowisku innych ludzi jest przywilejem, nie tylko społecznym, ale i biologicznym, dlatego że nasze ciała wytwarzają szczególne hormony, które umożliwiają nam myślenie, podejmowanie decyzji oraz zwiększają kreatywność tylko wtedy, kiedy na wyciągnięcie ręki znajduje się inny człowiek. Po drugie, okazuje się, że w tym nowym, cyfrowym świecie największym kapitałem będą dane osobowe. Zobaczcie, w XIX wieku takim kapitałem był dostęp do surowców. W wieku XX kapitałem był dostęp do informacji. A w wieku XXI kapitałem będzie dostęp do danych osobowych, które teraz pilnie strzeżemy. No popatrzcie na RODO GDPR, natomiast zobaczcie, co by było, gdybyśmy powiedzieli okej, a może trochę zaczęlibyśmy handlować. Może nagle otrzymywalibyśmy 500+ od Google'a i od Facebooka co miesiąc. No i wreszcie trzecie, najważniejsze odkrycie, to odkrycie emocji. Otóż okazuje się, że emocje mogą stać się polisą na życie w cyfrowym świecie. Dlaczego? Dlatego, że emocje to jest jedyna rzecz, której nie będzie potrafiła zreplikować sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja nigdy nie będzie miała inteligencji emocjonalnej. Dlaczego? Bo nie da się jej zakodować w kodzie binarnym inteligencji emocjonalnej. A zatem coś, co było czymś nice to have przez ostatnie setki lat, emocje, teraz mogą stać się łakomym kąskiem, którymi będziemy chcieli się dzielić ze sztuczną inteligencją, która nie będzie miała pojęcia o inteligencji emocjonalnej. Ona będzie znakomicie potrafiła myśleć, podejmować decyzje, ale to będą takie decyzje bardzo racjonalne. Natomiast my będziemy mogli jej zaoferować inteligencję emocjonalną. Zapraszam Państwa do EY Academy of Business, do programu Master Level Leadership.